Agresywność. Szanowni towarzysze. Warszawa, ulica Foksal. Tu w czasach PRL-u bawiła się ówczesna elita. W kameralnej, w spatifie, u dziennikarzy. Aktorzy, pisarze, dziennikarze. Wśród nich był on. Obojętnie, czy miał zakaz pisania, czy też nie, zawsze tu był i zawsze miał pieniądze. Jerzy Urban. Jak się żyło dziennikarzom w czasach PRL-u? Tropieni, czy wręcz przeciwnie? Korzystali z uroku. No jak zawsze, jak i teraz, dziennikarze mieli różne życie i różny status. Jedni byli tropieni, jedni twierdzili, że są tropieni po to, żeby ich niepowodzenia zawodowe były wytłumaczone nie ich ułomnościami. Inni dobrze się czuli, dobrze prosperowali. W różnych okresach zresztą to różnie wyglądało. Był tropiony. No, pierwszy byłem tropicielem po prostu. Naprzykrzałem się władzy paskudnie, czego się wstydzę. Potem zostałem za to ukarany zakazem pracy. Trwał 3 lata, ale był efektem rzeczy oryginalnej, mianowicie prawie wszyscy po prostu byli partyjni, a ja byłem bezpartyjny, bo z tego partyjnych wyrzucono z partii, czyli ukarano najsurowiej i potem dano im posady. Jak mnie nie można było wyrzucić z partii, to z tego mi zakazano pracy, co było łagodniejszą formą kary. To było bardzo rygorystycznie egzekwowane. W taki sposób egzekwowane, że jak ja próbowałem pracować w reklamie, nieetatowo, ze honoraria w reklamie, w filmie, to było ścigane. Jak ja pracowałem, powiedzmy, jako programista przemysłu elektronicznego, takie miałem zlecenie, no to tam już do przemysłu nie sięgały macki władzy, bo nikt sobie nie wyobrażał, że ja mogę coś takiego programować. Ja też sobie tego nie wyobrażałem. To były po prostu takie akty różnych dawnych wielbicieli po prostu, żeby mi dać zarobić. Pisywałem w różny sposób. Pod koledzy brali na siebie moje honoraria, pisałem książki jako Murzyn. To były różne etapy, potem już przymykano oczy na pewne jakieś tam podpisania pod pseudonimem. Ale zabawne było to, że tym tropieniem mnie zajmowały się nie tyle powołane do tego urzędy, czyli powiedzmy w odpowiedni wydział w KC, ale ciśnienie społeczne. To znaczy na przykład pokazano mi potem listy do KC, jakie przychodziły od emerytowanych dziennikarzy, które miały, że ja byłem zawsze wiernym synem partii i tak dalej, a teraz mam tam 600 zł emerytury, a ten Urban to on pisze po cichu tam książki, scenariusze filmowe i się przechwala, że zarabia i tak dalej, i tak dalej. No to był trochę wynik takiej mojej nonszalancji, że ja tak trochę ostentacyjnie pokazywałem dobrobyt, więc to miało taki charakter przekory, która irytowała pewne sfery. Jak pan pokazywał dobrobyt? No widać mnie było w knajpach codziennie. Kupiłem dosyć wcześnie samochód, jeszcze wtedy, kiedy on był, powiedzmy, co któryś tam dziennikarz coś takiego posiadał. Przede wszystkim coś przechwalałem się, że
tam mi guzik mogą zrobić, ja i tak nie wyrabiam z tymi zamówieniami, no takie rzeczy. To nie tak, że społeczeństwo się tym bulwersowało, tylko środowisko, z które idzie z ust do ust takie pogłoski przeze mnie wzniecane. Czy to Gomułka wydał na pana wyrok taki? To był jego kaprys? Tak, to władcy, był tak? Jego wyraźnie kaprys. On publicznie to ogłosił na plenum KC, wymieniając mnie z nazwiska jako, prawda, człowieka, który zaatakował wspaniałego społecznika i nie powinien więcej... Zresztą kulisy tego są mniej więcej znane i dzisiaj już nieistotne. Cóż to, ja bym to określił w taki sposób, że ta władza była dosyć silna, żeby tak formalnie pilnować nieobecności człowieka, ale nie była na tyle totalna, jak na przykład to się działo w Związku Radzieckim, żeby egzekwować naprawdę takie jakieś wykluczenia. Dlaczego pan się nie podobał władzy PRL-owskiej? Przecież pan popierał socjalizm, był pan oddany tej idei. Nie był pan do nich podobał. No, ja byłem dosyć krytyczny w tym, co pisałem wtedy, kiedy pisałem normalnie. Byłem drażniący sposobem pisania. Byłem w ogóle osobą, tak jak dziś jestem, drażniącą władzę. A wtedy władza była jeszcze o wiele bardziej drażliwa. No, byłem jakimś obcym ciałem. Dzięki tym zakazom pisania zrobiłem się bardzo pracowity. Miałem taki układ dnia, że ja wstawałem nad ranem, codziennie pisałem jedną sztukę, znaczy coś pisałem dla jakiegoś odbiorcy i to się zachowało także w czasach, kiedy ja pracowałem w polityce, że tam na 10 jechałem do polityki, to przedtem ja odwalałem jakąś hałturę, a potem dopiero pracowałem w redakcji. Jak pan godził to wstawanie ranne z codzienną bytnością w kawiarniach czy w restauracjach? Ja śpię po obiedzie i to mi teraz zostało. Rzecz była skomplikowana, kiedy byłem urzędnikiem państwowym, ponieważ nie jest przyjęte, żeby minister był niedostępny, bo śpi. Ja co prawda miałem kanapę i taki salonik za gabinetem, gdzie spałem, no ale to było przez sekretarki maskowane jakoś tam. Również jako szef telewizji ja sypiałem po obiedzie. Tam już miałem regularne łóżko z pościelą po Szczepańskim. I też to było w jakiś sposób maskowane. Nawet dziś to bywa maskowane, bo nie zawsze wypada powiedzieć, że Urban śpi. Czyli spał pan po obiedzie, budził się pan powiedzmy o tej 18? No wcześniej za godzinę spałem, Rześki wstawał pan i do restauracji. I albo jeszcze coś robiłem, albo z tego, zależy do restauracji. W pewnych okresach się jadało obiady, to się potem szło spać, ale na ogół to ja wieczorami balowałem. W stałym towarzystwie, czy to się zmieniali przyjaciele? Nie, ja długo żyłem, to się w ogóle zmieniało. Knajpy się zmieniały, towarzystwa się zmieniały i dawki alkoholu też się zmieniały, bo stan zdrowia się zmieniał, możliwości się zmieniały. Zmieniały się partnerki, jedne były alkoholiczkami, inne wprost przeciwnie, przecież to wszystko zależy od różnych okoliczności. Knajpy były tanie w gruncie rzeczy. I wszyscy lubili chodzić do tych kilku najlepszych knajp, a zwłaszcza z kameralną na czele, która no była, po prostu była obowiązkową tradycją w Warszawie. Kameralna i Brystol. Ten taki Brystol, co się z rogu wchodziło, na pięterko głównie. Co to było za środowisko w nocnej kameralnej? Na Foksol w nocnej kameralnej to lista obecności jest znana z wielu publikacji. Przede wszystkim przy barze siedzieli pisarze Andrzejewski, Czeszko,
Chłasko był prawie zawsze, ale stanowił on wyjątkową atrakcję. To znaczy, on jest pamiętany przez wszystkich. On miał mianowicie poczucie obowiązku, żeby dać siebie jakiś show. I żeby to był show niepowtarzalny. To raz tym showem było to, że on zjadał kieliszek, chrupał. No. Innym razem wziął jakieś wysokie honorarium i rozrzucał pieniądze, szedł i rozrzucał pieniądze, zresztą po tym filmie pod koniec zbierał i obliczał manko. Innym razem chodził z kwiatem i bił kobiety po pysku, no, albo przychodził z jakąś ofiarą, jakąś urzędniczką biedną i mówił, że rano tak tylko otworzył urząd stanu cywilnego, to pójdą się pobrać. Ona już była cała w skowronkach, a ty, co taka krzywa morda, skąd ty tu się wzięłaś, co, kto ty jesteś z pieprza i na tego. No, różne były przedstawienia. W każdym razie on miał poczucie pewnego obowiązku dania spektaklu i z tego obowiązku się wywiązywał. Przychodziły całe tabuny młodych artystów, aktorek, aktorów, pisarzy i tak dalej, bo to było takie miejsce, można powiedzieć, w dzisiejszym tym, jakiś taki casting swoisty, gdzie można było zwrócić na się uwagę talentem, wyglądem. Tam się odbywały popremierowe uroczystości. Słowem, był to rynek, można powiedzieć, gdzie się zawiązywały, rozprowadzały związki różne. To było też nasycone takim zdrowym życiem erotycznym. Zachowywali się, rozchodzili się i tak dalej. Wszystko to się działo jakby na naszych oczach. Robotnika nie było, nikt by nie wpuścił robotnika. Tam była selekcja przy drzwiach, taka jak dzisiaj w najlepszych klubach. Tam po prostu przez szybkę patrzył ten bramkarz. I on jeszcze tam zawsze stał tłum starający się wedrzeć i była cała hierarchia, że pewnych ludzi się wpuszczało natychmiast, innych wpuszczało się lub nie wpuszczało, a jakichś obcych się nigdy nie wpuszczało. Myśmy nie byli bogatymi ludźmi. W sztuce zawsze słabo płacono. Myśmy nie mieli bogaczami. Ja, proszę pana, nie miałem swojego konta, mając za 40. Jakby nie przywiązałem się o tych rzeczy uwagi. Nie było żadnych powodów, żebyśmy mieli wyrzuty ostrzeżenia, że ktoś jest taki. Wtedy górnik więcej zarabiał niż wielu tam aktorów i tak dalej, i tak dalej. Klasa robotnicza na owe czasy też nieźle zarabiała. Klasa robotnicza miała swoje knajpy, w których popijała. No właśnie taki bar pod Trubkiem. Naprzeciwko Teatru Polskiego, na tej samej ulicy, dosłownie naprzeciwko, była taka knajpa typowo robotnicza. Tam zawsze siedzieli robole i popijali wódkę. Taka też była na Wiejskiej, a już na Pradze, na Targówku, to było ich bardzo dużo, ale to ja już tego nie znałem, tego świata wtedy. Ile kosztowała taka nocna impreza? Ona kosztowała 50 zł, czyli bardzo mało. I to była mniej więcej jakieś około pół litra wódki i jabłko albo chipsy. I to wystarczyło? Musiało wystarczać. Tam, co prawda, można było zjeść, ale tylko jakieś takie. To w ogóle nie wypadało tego jeść. To można było zjeść indyka i melbę, to się mówiło. To indyka i melbę, to jak zamawiała taka dziewczyna, znaczy kurczę. To takie krótkie menu. Dżentelmen przychodził po kolacji i tylko zagryzał, obierali jabłko na ćwiartki ładnie. I do tej wódki. To była ta zakąska. Tam stał Franio słynny, który całkowicie panował nad tym wszystkim, wszystkich znał i dokładnie wiedział, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Obcy nie miał żadnego tam wyjścia,
Na przykład no, byli ludzie, którzy mieli kłopoty z domem, z żonami i tak dalej. To pamiętam, że on chodził w raniu i pytał na pana X, na przykład mówi, proszę pana, przyszła żona, czy pan jest? On mówi, nie, mnie tu nie ma. I on ją odprawiał. Na tej głównej sali z Patifu, ja siedziałem tam przy oknie z towarzystwem jakimś i siedział Pluciński, który był przyjacielem, czy nawet coś więcej jak przyjacielem Kaliny Jędrusik. Siedział z młodą, ładniutką dziewczynką, nikt nie wiedział, nikt jej nie znał. Bardzo był z nią zapatrzony. I weszła nagle Kalina Jędrusik, czyli kochanka, krótko mówiąc, Plucińskiego. Jak zobaczyła, to zadręciała, podeszła, pogłaskała dziewczynę po główce. Mówi, ładna, kurwa, jesteś ładna, ale cysków takich jak ja nie ma. I rozdarła błyskawicznie swoją bluzkę i pokazała swoje wielkie, bujne piersi. Tam się dużo się stańczyło. Właśnie ci najbardziej opuszczeni, bo ci, co już musieli do domów, to już szli, a zostawali właśnie ci na najbardziej tego i zostawały dziewczyny. I tam po prostu była rozkoszna, wspaniała zabawa taka do upojenia, bo wtedy Maklakiewicz zasiadał, bo tam tylko był fortepian. I on grał i śpiewał i żeśmy się, że tak powiem, jak na takich prywatkach, tylko że zdumiewające było to, że to byli bardzo wybitni ludzie. Pan czuł się elitą w latach 60? Oczywiście. Tak? Ja zawsze się czułem elitą. Ale jak pan to sobie tłumaczył? Tym, że jestem Jerzym Urbanem i jestem elitą, czy też tym, że jestem w jakiejś grupie, która z radością mnie przyjmuje z otwartymi rękami? No przede wszystkim, że moje zarobki zawsze są dziesięciokrotnością średnich. Że ja mieszkam w mieszkaniach, które są niezbiorowe i przyzwoite. Że ja szyję ubieranie na miarę. Że jak ja używam nóg, to po to, żeby gonić taksówkę. Że obracam się w środowisku takim i śmakim i bywam w knajpach takim i owakich. I że jak wyjeżdżam w teren, to jestem panem redaktorem i że mam znajomości i że korzystam w związku z tym z różnych na przykład przywilejów o charakterze urlopowym. Szlak trzeba było codziennie przejść. Szlak się zaczynał w hybrydach. W hybrydach były zawsze najładniejsze panienki. Tam się jakąś panienkę podrywało, poznawało. I się szło szlakiem. Najpierw się zaglądało do Spatifu, bo to była młoda panienka, musiała wejść do Spatifu i zobaczyć wszystkich aktorów wielkich, jak tam siedzieli. Tam się wypiło jedno, dwie wódki, się szło dalej Nowym Światem, skręcało się na chwilkę, jeżeli to było przed południem, na Foksalt właśnie do piwu, a jak to było wieczorem, no to do Kameralnej oczywiście. A potem się szło dalej Nowym Światem do Brystolu i tam był już koniec zabawy. Czy pan był postacią wyjątkową w środowisku, jeśli chodzi o zabawowy typ życia, czy też... Nie byłem nigdy jakimś przodującym, ani pijakiem, ani podrywaczem. Co to wszystko tak się... To różne były okresy. Ja zawsze miałem i mam taką jakąś klapkę, że po pewnej dozie alkoholu ja już po prostu więcej nie mogę. Tak jak człowiek nie może więcej zjeść w pewnym momencie, tak ja nie mogę więcej wypić, więc to był jakiś naturalny hamulec. No tak 3/4 litra. To w różnych okresach, różnie to troszkę zależało od tego wypicie, ile jest przyjęte, ale także w jakim człowiek jest wieku. Ja nawet nie potrafię określić, ile się piło, bo tak się specjalnie nie liczyło tego, tych kieliszków, ani zawartości tych kieliszków. To dziś ja starannie liczę, żeby nie mieć kaca na zajutrz. Wesoło pan przeżył sobie czas PRL-u. W ogóle ja uważam, że to jest pewna skaza wieku, ponieważ w moim wieku życie jest takie jakieś zubożone o balowanie.
No to mnie się wydaje to życie w PRL-u za niezwykle bujne, bo w latach 50. to powiedzmy była nocna kameralna, to był taki twardy obowiązek, że mnie się zdarzało, jeśli była noc, kiedy nie byłem w nocnej kameralnej, to mi się zdarzało o drugiej w nocy wstawać i jechać z zaniepokojenia, że coś tam się może dzieje i mnie nie ma, że jakieś, prawda, poczucie obowiązku i trwania na posterunku w swoim środowisku było tak niezwykle silne. Tamte czasy były weselsze pod względem zabawy. To była jakaś rekompensata za, można powiedzieć, jeżeli już tak pomyślimy o tym bardziej socjologicznie. Te czasy były, kiedy nie można było przecież napisać prawdy, nie można było uczestniczyć w jakimś życiu politycznym w sposób swobodny. Trzeba się było dostosowywać czy podporządkowywać obowiązującej strategii partyjnej. Także rozrywka była oddechem. Mnie się to kojarzy z takim miastem, z takim miejscem ludzi wolnych, którzy mówią to, co myślą, przyjaźnią się, bo się lubią, mają ochotę spędzać wspólnie ze sobą czas i bawić się. I to była taka, myślę, niezwykle piękna forma przetrwania w tej komunie, w takiej niszy, którą łaskawie, znaczy, tolerowano i tak dalej.